W ostatnich miesiącach grałem po kilkadziesiąt godzin w dwa RPG z otwartym światem. Fallouta 4 i Xenoblade Chronicles X. Te gry różnią się od siebie pod bardzo wieloma względami, ale w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że jedna rzecz je łączy. Obie były dosłownie sprzedawane zaawansowanymi technologicznie pancerzami. W przypadku Fallouta 4 chodzi oczywiście o Power Armor, jeden z najbardziej ikonicznych pancerzy w historii gier. Power Armor jest widoczny na okładce gry i jest jedną z pierwszych rzeczy, jaką widzimy po odpaleniu gry. Stoi sobie w menu głównym w garażu i tylko czeka, aż jego właściciel postanowi wyruszyć na pustkowia. Na okładce Xenoblade Chronicles X widnieje za to maszyna znana jako Skell, odpowiednik mechów z tego uniwersum. Ten obrazek jest zresztą powtórzony w menu głównym gry i pojawiał się w wielu materiałach marketingowych. Takie sceny sprzedawały Xenoblade Chronicles X przed premierą. Skąd w ogóle wzięło się to zestawienie? Chciałbym porównać to, jak obie gry realizują koncepcję nagradzania gracza tymi zaawansowanymi gadżetami. Wydaje mi się, że już punkt wyjścia jest tutaj dość intrygujący, bo obie gry robią to w zupełnie inny sposób. W przypadku Fallouta 4, tak zwany pancerz wspomagany, dostajemy w zasadzie po 15 minutach rozgrywki. Xenoblade Chronicles X jest zupełnym przeciwieństwem tego stylu, bo Skell dostajemy po jakichś 50 godzinach zabawy. Pytanie brzmi, które z tych rozwiązań jest lepsze? Czy lepiej dawać graczowi nagrodę już na samym początku, żeby zachęcić go do gry? Czy może lepiej wymusić na nim konieczność zapracowania na potężną broń? Która z tych dróg zapewnia większą satysfakcję skorzystania z zaawansowanych technologicznie broni? Pancerz wspomagany kontra Skell. Zaczynamy starcie. Zacznijmy od podstaw, czyli tego, w jaki sposób w ogóle wchodzimy w posiadanie obu zabawek i jakie opcje im towarzyszą. W przypadku Fallouta 4 sprawa jest dość prosta. Power Armor pojawia się już w jednym z pierwszych questów, do którego można dojść właściwie po 15 minutach od wyjścia ze schronu. Początkowo wygląda to tak, jakby zbroja miała pełnić rolę mocnego otwarcia gry. Umieszczono ją tam, by wytłumaczyć starcie z Deathclawem, czyli szponem śmierci, które następuje chwilę później. Pancerz wspomagany zostaje jednak z graczem na dalszą rozgrywkę i mimo pewne ograniczenia koniecznością ładowania do niego rdzeni fuzyjnych, może być używany dość regularnie już od samego początku. W przypadku Xenoblade Chronicles X sytuacja wygląda zgoła inaczej. Ktoś zażartował nawet, że gra reklamowana mechami wprowadza mechy po 50 godzinach. I rzeczywiście tak jest, bo żeby wsiąść do mecha, musimy ukończyć kilka rozdziałów fabuły, co zajmuje naprawdę sporo czasu. Na Skell trzeba też zrobić licencję, czyli coś w rodzaju prawa jazdy, która składa się z 8 questów. Dwa z nich wymagają zrobienia paru podquestów. W jednym na przykład musimy przekonać do siebie obcą rasę, serwując jej najlepsze posiłki ludzkiej kuchni, czyli mrożoną pizzę. Zostawiamy jednak typowo japońskie absurdy, bo ważniejsze jest to, że po zdobyciu mecha odkrywamy, że to nie koniec drogi. W tym momencie możemy posiadać tylko jeden sprzęt tego typu. Żeby wyposażyć całą drużynę w Skell, trzeba wbić stosowny poziom. Dopiero po 9 rozdziale otrzymujemy moduł latania, pozwalający dostać się do najbardziej ukrytych miejsc na planecie Mira, co swoją drogą też wymaga zaliczenia paru questów. Wiemy już jak i kiedy otrzymujemy pierwszego Power Armora i pierwszą maszynę typu Skell. Tym, co jest istotne, jest to, jaki efekt na graczu wywołuje każde z tych podejść i jak pasuje do całej opowieści. I w tym momencie muszę powiedzieć, że jedna gra mnie zawiodła, a druga wprawiła w euforię. Chyba najbardziej absurd pomysłu z Fallouta 4, by dać potężną zbroję na początek, wypełz spod maskowania przygotowanego przez Bethesdę w momencie, gdy zostałem zaproszony na statek Bractwa Stali. Pomyślałem sobie, no muszę się pokazać z dobrej strony, więc wróciłem do sanktuarium, podrasowałem na maksa mój podstawowy Power Armor i wróciłem z nim na lądowisko. Na Prywdenie, latającej potężnej machinie tej frakcji, zostałem przyjęty w jej szeregi i dostałem w nagrodę Power Armor. Oczywiście w opcjach dialogowych zabrakło odpowiedzi, wiecie, bo ja już w zasadzie mam Power Armor, może dalibyście mi, nie wiem, tego kota? Bractwo Stali, a zarazem gra, chciało nagrodzić mnie za lojalność i wybranie ich strony, rzeczą, którą posiadam już od kilkunastu godzin grania.
Owszem, Power Armory różnią się od siebie wyglądem, mają trochę inne statystyki i tak dalej, ale to wszystko z punktu widzenia mojego grania było mało istotne. Czy robi to jakąkolwiek różnicę, skoro niemalże do końca gry można dotrzeć w podstawowym pancerzu wspomaganym? W poprzednich produkcjach zdobycie Power Armoru teoretycznie było łatwe, kiedy wiedziało się gdzie szukać. W praktyce przy pierwszym podejściu każdy o zbroi tego typu mógł co najwyżej pomarzyć. Fallout 4 zmieniając to próbuje zwiększyć skalę działań i podkreślić nastawienie rozgrywki na akcję. Nawet przyjmując ten kierunek, trudno jednak nie odnieść wrażenia, że ktoś sprawy nie przemyślał. Jeśli Power Armor można znaleźć w pierwszym lepszym garażu, gracz nie ma wielkiego szacunku do tej zabawki. Tym bardziej, że niedoskonała mechanika walki sprawia, że Power Armor wcale potrzebny nie jest. Można znaleźć inne metody na walkę z przeciwnikami. Słowem, zabawka pojawia się szybko i równie szybko przestaje bawić. Daje tylko ułudę potęgi i dość szybko się nudzi. Skrojony jako sprzęt na specjalne zadania Power Armor, kurzy się więc w garażu. Bo nie wnosi wiele do rozgrywki, gdy można w nim co najwyżej zamontować lampę. I parę innych niezbyt przydatnych rzeczy. Xenoblade Chronicles X przynosi zupełnie inne odczucia, bo gra od samego początku uczy nas, że Skell to coś niezwykłego. To potężna maszyna, do której może wsiąść tylko osoba godna zaufania i naprawdę posiadająca ogromne umiejętności. Zanim w ogóle będziemy mogli pomyśleć o tym, żeby móc zasiąść za sterami mecha, będziemy musieli się sporo napracować i zyskać szacunek do tej technologii. Potężne maszyny nieustannie są widoczne w tle. Mijamy je spacerując po mieście, podziwiamy jak patrolują ulice. Czasami występują w misjach jako część wsparcia. W wielu wypowiedziach słyszymy o tym, jak istotne są maszyny tego typu, że to nie zabawka, że od Skell zależy przyszłość całej rasy. The hell did you do, Lynn? I don't know. Just give me a second. Słowem, nabieramy potężnego szacunku do tej technologii i tym bardziej nie możemy się jej doczekać. Symbolizuje to nawet wspomniana licencja na prowadzenie mechów, przypominająca wręcz test na prawo jazdy. Musimy zapracować na ten pojazd, a później zapracować na licencję. Nikt nie daje nam niczego za darmo. Długa droga do Skell jest niemalże w pełni rekompensowana już przez to, jak wygląda otrzymanie maszyny. No i w głównej mierze przez to, jak sprawdzają się one w akcji. Prosta, kiczowata wręcz scenka nacechowana heroicznym, podniosłym tonem, która prezentuje pierwsze odpalenie naszego własnego mecha, doskonale oddaje nastrój gracza. Wchodząc do tego hangaru, czujemy rzeczywiście, że dokonaliśmy czegoś ważnego, że należymy do elity. A później następuje dzika radość. To, jak prowadzi się mecha, zarówno w postaci maszyny kroczącej, jak i pojazdu naziemnego, to, jak się walczy, teraz także z gigantycznymi bestiami, a także to, jak godnie prezentują się te zabawki, jest trudne do opisania. Człowiek aż chce porobić sobie zdjęcia i pochwalić się znajomym, mówiąc: o, zobacz, takie dostałem, zobacz, jakie fajne. Dobrze, że mamy social media i możemy to zrobić. Kiedy mija pierwszy zachwyt mechami w Xenoblade Chronicles X, odkrywamy coś znacznie ciekawszego i ważniejszego. Okazuje się, że mechy nie są tylko gadżetem czy wisienką na torcie, ale zupełnie nowym poziomem rozgrywki. To trochę tak, jakby przeskoczyć na wyższy poziom świadomości, z którego nie ma już powrotu do tego, co było kiedyś. Po otrzymaniu mecha zmienia się naprawdę wiele elementów. Po pierwsze, eksploracja terenu jest lepsza i nie chodzi tu o możliwość dotarcia do nowych miejsc, lecz szybkość, z jaką je zwiedzamy. Skell nie jest też tylko zbroją. To pełnoprawna machina bojowa, która wprowadza świeże mechaniki walki. Tę metalową bestię możemy dozbroić na wiele sposobów, instalując w niej miecze świetlne, energetyczne okręgi, wyrzutnie rakiet, lasery i inne przepiękne gadżety. Każdy z nich w akcji wygląda naprawdę dobrze. Sama mechanika walki zostaje wzbogacona o elementy, które po prostu mają sens, jak na przykład możliwość przytrzymania wroga wytrąconego z równowagi, by nasi kompani mogli zadawać mu obrażenia, czy specjalny atak z kokpitu resetujący dostępne umiejętności. Słowem, granie mechem to kolejny etap ewolucji na drodze gracza, nowy rozdział w rozgrywce i rzecz absolutnie stylowa. Po tym, jak raz użyjesz Skell, zawsze będziesz chciał jej używać. Bo szybciej zwiedza się lokacje, możesz rzucić wyzwanie potężniejszym bestiom i odczuwasz większą frajdę. Nie twierdzę tu, że Fallout powinien dostać mechy rodem z anime. Chodzi mi raczej o to, że Fallout 4 był pierwszą odsłoną serii, w której zdarzało mi się zapominać o Power Armorze, kiedy ruszałem na pustkowia. A jak już sobie przypomniałem o tym, że czegoś mi tu brakuje, czułem irytację, że muszę wracać po tę kupę żelastwa do bazy.
Czułem też smutek, bo przepiękna niegdyś zbroja rdzewieje gdzieś w mojej zagraconej bazie i nikt o niej nie pamięta. Na koniec musiałbym wyjaśnić dwie rzeczy. Po pierwsze, nie uważam Fallouta 4 za złą grę i przeszedłem go bawiąc się raczej nieźle. To jest po prostu gra, która w wielu przypadkach stawia na styl, który mi nie do końca odpowiada, zakładający, że gracz nie ma cierpliwości i trzeba nęcić go wszelkimi możliwymi sposobami. Przyznaję się bez bicia, że boli to także dlatego, że od gry ze słowem Fallout w nazwie oczekujemy czegoś więcej. Ale to wykracza nawet poza te subiektywne odczucie. Dostaliśmy grę, której mechaniki przezierają na wierzch. Grę, która podstępem wciąga, obiecując nam nagrodę. Kiedy w końcu dostajemy w swoje ręce upragniony gadżet, okazuje się, że w bazie mamy 3 skrzynie podobnych śmieci. W zamian za to mamy czuć satysfakcję z kolejnej oswobodzonej osady, zabitego błotniaka, czy rozwiązanego questa, polegającego jak zawsze na wybiciu wszystkiego, co się rusza. Z drugiej strony nie twierdzę, że Xenoblade Chronicles X jest doskonałe i że każdy musi pokochać ten sposób na rozgrywkę. Gra Japończyków czerpie garściami z tytułów MMO, stawiając na często szkieletowe fabularnie questy zbierackie, nagminnie przesadzając w swoim poziomie rozbudowania i rozmachu, no i w końcu odstraszając dziesiątkami opcji, plansz, statystyk, cyferek. Przy tym wszystkim gra zawiera jednak sporo wspaniałych pomysłów na to, jak uzależnić gracza i w zamian za jego czas dać mu satysfakcjonujące zabawki. Mech z okładki nie jest więc tylko punktem wyjścia dla bohatera, lecz jednym z jego celów. Tak skonstruowany system nagradzania gracza rekompensuje w naszej psychice czas poświęcony na bieganie, walkę i wysłuchiwanie czerstwych dialogów. Było warto zrobić prawko na mechy, bo nie było to łatwe, a same mechy są po prostu fantastyczne. Jest jeszcze parę innych kwestii, o których można by wspomnieć, ale nie będę już tego tematu rozwijał. W skrócie chodzi o to, że Power Armor jest raczej nieporęczny, a Skell jest za to bardzo przyjazny dla użytkownika. Chociażby przez to, że kiedy teleportujemy się z jednego krańca mapy na drugi, to zbroja jest automatycznie przenoszona z nami. Zajmijmy się jednak czymś innym. Czy Fallout 4 mógł lepiej rozwiązać kwestię Power Armorów? Moim zdaniem tak, po prostu ograniczając dostęp do niego w pewien sposób. Bethesda chciała zacząć grę z hukiem i dobrze, niech każdy gracz znajdzie Power Armor i rozwali w nim Deathclaw'a, ale na skutek tego na przykład straci ten sprzęt. Powiedzmy, że Power Armor znaleziony na dachu był stary i mógł nie wytrzymać naporu najbardziej przerażających szponów na pustkowiach. Po wygranej walce, okupionej pancerzem wspomaganym, jakaś postać mogłaby powiedzieć: szkoda tego sprzętu, ale nie martw się, słyszałem, że na południu ktoś ma ich więcej. W takim scenariuszu pancerz od Bractwa Stali czy innej frakcji nabrałby rzeczywiście wymiaru nagrody. W ostatecznym rozrachunku sprowadza się to chyba do tego, która z gier lepiej realizuje rolę, w jaką nas wrzuca. W przypadku Fallouta 4 rzekomo zwiedzamy pustkowia, na których trudno o wszelkie dobra, nie mówiąc już o zaawansowanej technologii, tymczasem Power Armory są dosłownie na każdym kroku. Xenoblade prezentuje walkę ludzkości o przetrwanie na obcej planecie i tutaj tak właśnie jest. Ludzie nie dysponują armią Skell, mają ich kilkanaście sztuk, więc zanim wsiądziemy do takiej maszyny, musimy udowodnić, że jesteśmy tego godni i że jesteśmy lojalni wobec ludzkości. Właśnie z tego powodu, mimo mojego szacunku do designu pancerzy wspomaganych, bo wciąż są to zbroje, które wyglądają naprawdę świetnie, w tym starciu wybieram maszyny typu Skell. W nich po prostu czułem potęgę i bawiłem się lepiej. A to jest najlepsza nagroda, jaką gra może dać graczom. Tymczasem Power Armor poczeka sobie chyba na lepsze czasy, rdzewiejąc w jakimś zapomnianym garażu. Dziękuję bardzo za uwagę. Cześć!